No dobra, witam was w kolejnym odcinku. Widzicie przygotowany sprzęt do siewu. Mieliśmy wjeżdżać, ale przyjechał znajomy. Spoko, nie widać cię, to się wytnie. Przyjechał znajomy takim sprzętem. O, będziemy uprawiać tym agregacikiem, bo mokro, a to ma 4 buty napęd. Najwięcej koni od John Deere'a, nie? No, agregat ma 3 metry uprawowy, potężny. Stonę będzie ważył? No, także kurczę, masz, będzie robił robotę. Wchodzimy, ładna gadzina i jedziemy. O, skórę do ciążenia od razu jest. Zdaje się, że waży ten agregat. Gdzieś drogą było jechać, wiesz? Bo ten... To było już posiane, to... Jedziemy. Gdzie masz kamień? A, tutaj, w tym. Upa. Taratorzem zrobił. O kurwa. Czego roztuc? No właśnie. Czekaj, zaraz. Jest nadzieja. O, poszło. Trzymaj. Rura, zobaczymy jak to robi. Będzie pole jak stół, będzie najlepiej doprawiony ze wszystkich. O, z tym to tak. O, mokro. Napęd załączył i poszedł. Ale idzie to. Kurwa, jak na stole. Ja pierdzielę. Ciapek usiadam na pusta, a ty z agregatem idzie jak dzik. Cię kręca. O, kamerkę na głowę. Idzie z tym jak zły. Ja pierdzielę. No, tam jest mokro. Daję mu po garach. Mokro tu jest niżej, taki kawałek od tej granicy. Ale kurwa, lokomotywa, ale idzie jebany. Przeszoku jest. Kurwa, łaź. Zapierdala z tyłu. Widzisz, tu są takie miejsca, tam od granicy było gorzej, nie? Mam widzowie, to mi dzień zrobić.
zjebany. Nie da się tam kryć drzwi, bo tak skakają. Jacenty tam sobie chodzi. Idzida. Tutaj to jest tragedia. O, tu się zaczyna kolejne jebane, chociaż będzie schło. Tu niestety. Zobaczcie, jak się idzie. O kurwa. Buty zasysa. O. Jedzie. Pada, się kopie. Tu jeszcze jako tako się ciągnie. Ale zaraz się zacznie moment. O Jezu. Gdzie pada. Cała poda się chowa. Ale idzie. O kurwa. Woda. Kiedy w polu mokro, to trzeba sobie pomagać. Teraz jak to ruszone jest, to będzie schło chociaż. Jak nie do wali deszczu jeszcze. Ja pierdolę. Cała noga mi tu wchodzi. Idzie jak zły. Tam z tyłu jest dopiero ambaras. O.
pokażę wam. Tam z tyłu to jest najgorszy moment. Tutaj, w tym miejscu, nie? Gdzie jest właśnie teraz Fergusonek. Ale pływa. Kolejny Stachu wysyła mi filmik, talerzówką robił siebie. Tak samo to wygląda jak tutaj. Najebany kolejny. Woda stoi. Tragedia. Tragedia. Zobaczcie. Jaka tu jest ziemia. Pasa jest może fajna, ale weź to upraw, jak jest teraz tak mokro. Powiem wam, widzowie, że jest ostro. Dzieje się tu. Dajemy tu jazzu równo. No, jeszcze jeden przejazd i gotowy. No jakbym miał taki ciągnięcie 3-metrowy agregat, to bym to w 2 godziny wszystkie pola swoje tu tym agregatem przejechał. Oho, tu będzie dopiero ciekawie. Tu był środek. A, twardo jest pod spodem. Pod spodem. Ostatni przejazd. No prawie tam na górze się zostało. Mater Deni. Idzie. Ale idzie. Woda stoi. Kolejna jebada jak. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, kurwa, noga wchodzi. O. Najewane kolejne, jak u ciebie, Stachu. Uprawione na dole. Znaczy się zruszone, może bym powiedział, bardziej nie uprawione. A teraz się jemy z tęzyto. Wcześniej już tam sobie zasiałem, mamy naprawdę kawałek później, jest dzisiaj, jest nie wiem który, ale jest późno. Dawka ustawiona 200 kg na hektar, księżyca, bo już jest dość późno, tak jak mówię. I siejemy tu księżyca na tym ugorze. Zobaczymy, co podchodzi, jak podchodzi, jeżeli nie podchodzi, to przesieje to na wiosnę jęczmieniem wiosennym. No i tak, skończymy.
Nawet się grama nigdzie nie zapycha, a nawet jeszcze równa to pole. Tu jest kawałek właśnie mokry. Tak było lekko z górki, zobaczymy czy przejedziemy, bo wcześniej siałem, to się zapchałem, zakopałem się ciemnikiem tam u siebie na tej glinie. Także to było ciekawie, nie? Nawet, że idzie. Ten dąb, wiele osób pisało, że go ten dąb denerwuje na środku, no ale niestety nic się nie poradzi na to. I nie mam na to wpływu, że tak powiem. Opa. Nie trzeba kamienie wyzbierać w posiewach, jak będą schody, już będzie wtedy fajnie widać, gdzie są kamienie, gdzie leżą, żeby pozbierać, żeby kombajnem nie zebrać. Jezus, zostawiło mnie w dziurę. Żeby kombajnę potem ich nie zbierać, będziemy chcieli w przyszłym roku